tam musimy przechodzimy do dalszego wejścia. Nie, ale tam musimy do końca. Panie, się ustosunkują, bo my zarzut daliśmy. Do tego zarzutu. Szanowni przypomnijmy, Państwo, jest to zarzut. Jest... Chwileczkę, przypomnijmy ten zarzut. Zarzut odnośnie braku angażowania się właśnie telewizji Trwam i Radia Maryja. Szanowni Państwo, to ja chcę przypomnieć, a może Państwo nie wiedzą, to właśnie dzięki telewizja Trwam, to właśnie Radio Maryja, za pośrednictwem programu pana Michała Grabianki, rozmowy rolnicze i Wieś to też Polska, pana redaktora Siustarskiego. Dlatego o tym mówię, ponieważ przez 77 dni koledzy w zachodniopomorskim stali na barykadach. W Szczecinie. Tak, w Szczecinie, na wałach, Chrobrego. Jest spotkanie u pana wojewody, gdzie jest mnóstwo mediów, mnóstwo, prawda, każdy, po prostu więcej mediów niż osób zainteresowanych. I co w pewnym momencie się dzieje? A otóż taka sytuacja, że pan wojewoda twierdzi, proszę państwa, musicie państwo wyjść. No i co? Wszyscy wyszli jak potulne baranki. Kto został? A pan redaktor Siusarski z telewizji Trwam. Powiedział nie, ja nie wyjdę. I to proszę państwa, i dzięki redaktorowi Adamowi Siusarskiemu, który prowadzi program Wieś to też Polska i po stronie prawdy, dzięki niemu przebiła się pierwsza informacja o strajkujących rolnikach w zachodniopomorskim. Pamiętajmy o tym, nie przekłamujmy pewnych rzeczy, serdeczna prośba. Szanowni Państwo, przyjdźmy tu na Wasze zaproszenie. I proszę serdecznie, nie prowokujcie do nas do jakichś sytuacji dwuznacznych. My jesteśmy jednoznaczni, jesteśmy Polakami, jesteśmy patriotami z krwi i kości. Katolika. Chłop, katolikami. Chłop zawsze miał rację i basta. To jest najciekawsze. Chyba, że był mamą. Chciałbym przypomnieć, że ten chłop także głosował za Unią Europejską i teraz dostaje w tyłek za to, że poszedł za tak zwanym Złotym Cielcem, bo obiecywali polskiemu chłopu, że dostanie... Ja się z kolei z tym nie zgadzam. Dlatego, bo ja sam... I będzie leżał do góry brzuchu. To taka troszeczkę żywa polemika. Jest i bardzo dobrze, dziękuję panom. To jest żywe. Natomiast sam uczestniczyłem we wszystkich działaniach przeciwnych Unii Europejskiej. Sam uczestniczyłem we wszystkich politycznych działaniach przeciwnych temu tworowi. Natomiast jesteśmy w tym momencie, tak? Jesteśmy w te dopłaty Unii Europejskiej, to dociera na wieś, jest cała propaganda, która się mówi nam, jakie to złoto i rzeczywiście w telewizji Trwam i Radio Maryja znajdujemy jedyne oparcie i jedyną formację, nieprawda, która my znajdujemy. Pan, może nie. To jest pańskie zdanie. Tak, niech pan słucha, nie wiem, TVN-u czy TVN24, tak. Proszę bardzo. Więc to dosyć zdecydowanie tutaj będziemy nieprawda, mówić. Że tylko on, nie, ale przepraszam najmocniej. I teraz będziemy musieli znaleźć siłę właśnie w kościele, dlatego, bo zaraz nas wyniosą spod tego Urzędu Rady Ministrów, zaraz nas wyniosą tutaj stąd, jeżeli takiej siły nie znajdziemy. Natomiast przyznam, że jeżeli jest taka ostra tutaj polemika, ale może nie będę w to wchodził, natomiast my w tym momencie zwracamy się do urzędów marszałkowskich, do rad sejmików wojewódzkich o wsparcie, do rad gmin, rad powiatów, żeby dotarło to do całego społeczeństwa, całej Polski, na poziomie tym właśnie zorganizowanym. Ale myślę, że dzisiaj, po dzisiejszym też zwrócimy się do poszczególnych księży arcybiskupów, metropolitów poszczególnych diecezji, żeby ich poinformować, bo ja myślę, że po naszej stronie jest zaniechanie. Myśmy do dzisiaj nie złożyli tam swoich postulatów. Ale istnieje duszpasterstwo rolników przecież. Się okazuje, że... Kiedyś mieliście kapelana biskupa nawet. Nie, ale sorry. Istnieje bo my jesteśmy organizatorami protestu. My wyartykułowaliśmy te postulaty. My idziemy do premiera. To dlaczego nie mówimy o tym również duszpasterzom? A biskup o tym nie wie? To jest, ale to jest, nie orientuje się, jak wygląda sytuacja na wsi. Albo chcemy być niemowlakami i nie potrafimy o tym powiedzieć, albo idziemy i mówimy, jaki jest problem wysłać mailem i się zaproponować. Jeżeli się z nami nie spotkają, prawda, i powiedzą, że nie, że to nie jest ważne. Bo jeżeli państwo mówicie też, że Kościół
utracone mienie na rzecz bolszewików za PRL-u, prawda, odzyskał, tak? A ziemianie nie odzyskali, tak? Zostali wywłaszczeni i przemysłowcy i tak dalej. No to się właśnie krzywda. Więc myślę, że ze strony Bolszewi jest niesłychanie dużo, nie potrafimy się z tym do dzisiaj poradzić jako społeczeństwo zorganizowane i to jest kolejne wyzwanie. Natomiast jesteśmy tu i teraz z tymi protestami i dlatego jest i to spotkanie dzisiaj wzięliśmy w tym udział, bo Państwo mówicie, zwróćcie się do mieszkańców miast, tak? I to robimy, tak? Ja myślę, że na poziomie, jak zaczniemy tutaj, a ja mam zdanie inne na temat Dmowskiego, Piłsudskiego, Korfantego i tak dalej, no to przyznam, że nie mamy wspólnego języka, tak? No bez sensu, tak? I taki Giertych się pojawi i będzie nas manipulował, tak? Wolałbym, żeby się coś takiego nie stało. Panowie, więc przechodząc do konkretów. Proszę powiedzieć tak, co mieszkaniec Warszawy ma zrobić w związku z waszym protestem? Gdzie ma przyjść, co przynieść, do kogo się zgłaszać? Szanowni Państwo, mieszkaniec Warszawy ma między innymi... Prosimy mieszkańców Warszawy. Wszyscy, może nie wszyscy, ale sugeruję tak jak większość społeczeństwa polskiego, Andrzeju, mieszkańcy z Warszawy, myślę, że składali podpisy w obronie i telewizji Trwam, i lasów państwowych, i emerytur, i rent. To jest, szanowni Państwo, to jest około 5 milionów, łącznie około 5 milionów wszystkich podpisów. Szanowni Państwo, niech przyjdzie 50%, niech przyjdą, oczekuję, niech przyjdzie 2,5 miliona tutaj. Co mają ze sobą zabrać ludzie, którzy tu przyjdą? Dobre chęci i wsparcie nas, prawda? I upomnienie się razem. Jak się mają ubrać? Bardzo ładnie. Czysto. Ciepło. Nie, jeżeli przyjdą z takimi hasłami popierającymi protest, włączającymi się w to, to myślę, że to będzie wystarczające. Natomiast sama ich obecność tutaj jest niesłychanie cenna. Przed Urzędem Rady Ministrów, jeżeli się pojawi codziennie kilkaset osób, co dla miliona, nie wiem, 1,5 miliona Warszawy jest żadnym. Czy powinni ci ludzie przynosić ze sobą krzesełka, śpiwory? Nie powinni nic przynosić, dlatego, bo ponieważ my czuwamy, nie śpimy. I dlatego, ale opału teraz wam brakuje, to może przynieśli trochę opału. Jeżeli każdy jeden klocek przyniesie, to w ogóle będzie nadmiar. Czyli drewno opałowe jest wam potrzebne. Przypomnę, jest 26 lutego, drewno opałowe. Obecność jak największej ilości woda mineralna. W nocy będą modlitwy, tak? To prawda? Potwierdza pan? Nie tylko w nocy, ponieważ zainicjowaliśmy, ksiądz Kurek zainicjował modlitwę Anioł Pański. O godzinie 12, koronka do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15, i apel jasnogórski. Każda modlitwa nie musi być długa, prawda, krótka, ale skuteczna. I tak też to czynimy. Chociaż modlitwy nigdy nie jest za wiele. Ja to często powtarzam, że my rolnicy mamy akurat taki specyficzny zawód, gdzie możemy dwie rzeczy wykonywać jednocześnie, nie kolidując jedna z drugim. Otóż pracę i modlitwę. I tak też to czynimy. Tak jest. Teraz tak, mam pytanie techniczne, organizacyjne do was. Czy przewidujecie, że jakieś delegacje od was będą pojawiały się w mieście z jakimiś banerami, transparentami, ulotkami? Jest takie tak zwana patelnia, czyli słynne miejsce, gdzie jest, no nazwijmy to dziedziniec centrum metra miasta. Centrum. Czy tam przewidujecie jakąś pikietę? Czy pojawienie się 2-3 osób? To znaczy, proszę pana, może ja się odniosę do tego. Otóż tak, moglibyśmy, ponieważ mamy zezwolenie od w przeciągu 10 dni od 19. Od placu, gdzie się spotykaliśmy, proszę przypomnieć. Na pojawienie się 2-3 osób z transparentem nie trzeba zezwolenia. Ale dalej. A dobrze, ale mamy prawo maszerować. Od Sejmu tutaj, prawda? Także dalej, innym takim ważnym miejscem, gdzie się przewala mnóstwo turystów, jest kolumna Zygmunta, Starówka. Czy tam kogoś wyślecie? I teraz, jeżeli Państwo proponują taką aktywność, stąd delegacje by poszły, zaproście Państwo, jeżeli macie tam jakieś organizacje. Przyznam, że to będzie zupełnie inaczej wyglądało. Tak? Czyli podejmuje, przynajmniej podsuwamy wam i mamy na to dowód,
taki pomysł, żeby nie zostawać tylko tutaj, ale wysyłać ludzi, ponieważ ludzie jak zobaczą was na ulicach, a to wystarczy naprawdę małym nakładem sił, można to zrobić, to wtedy będzie to miało większą siłę oddziaływania. Dalej, wszyscy macie, z tego co widzę, komórki z bardzo dobrymi albo dobrymi kamerami. Czy umiecie filmować i rzucać to wszystko, co sfilmujecie na YouTubie? Przyznam, że ja nie bardzo, tak? Czyli można pana przeszkolić, tak? Tak, można mnie czyli przeszkolić. Czyli każdego, który tutaj przyjdzie, będzie można przeszkolić, jak to się robi. Mhm. Tak? Ja tu mam taką propozycję, żeby tę ulotkę, która jest bardzo prosto, czytelnie napisana, z tymi sześcioma postulatami rozpowszechniać. Tak jest. Czyli kto będzie mógł przyjść i później pokserować ją, pójść w miasto, to jest to wskazane. Proszę bardzo. Protest rolników, Solidarność Rolników Indywidualnych. Ściągnąć. Sławomir Andrzej Jakrzewski pokazuje ulotkę. Kończy się piąte wejście Telewizji Narodowej, 10-minutowe. Za chwilę pojawi się to wszystko na internecie. Bardzo serdecznie dziękuję. Materiał z baru i restauracji Rozdroże dla Telewizji Narodowej realizował Eugeniusz Sendecki. Przypomnę, że debata odbyła się z udziałem publiczności, znaczących osób, które państwo znacie z Telewizji Narodowej. Poruszyliśmy wiele różnych tematów i co więcej, mamy dublera. To znaczy, oprócz tego, że bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu minut pojawią się te filmy na YouTubie. Pan Jan Jankow, czyli nasz sierżant Lawina, prezes Lawina, to wszystko umieści w całości, w dużych kawałach do oglądania i analizowania w internecie. Tak działa Telewizja Narodowa, tak działają niezależne media polskie. Do zobaczenia i niech Bóg prowadzi. Dziękuję. Amen. Państwu.